Swoją łaską, abyśmy przynosili owoce trwające na życie wieczne przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Uchunę serca. Wznosili imię Jego Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, Ty stworzyłeś wszystko, co jest na świecie, i sprawiłeś, że zmieniają się pory roku. Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i poddałeś mu wszechświat godny podziwu, aby w Twoim imieniu panował nad całym stworzeniem i chwalił Ciebie w Twoich dziełach. Przez naszego Pana,
Jezusa Chrystusa. Dlatego z wszystkimi aniołami wychwalamy Ciebie, z radością wołają. Święty, 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 Pan Bóg zasłużył, pełna są niebiosa, ziemia chwały Twojej, hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstawanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym wspólnotkiem, a również naszym superdynacym oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych siostrach i braciach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Marcinem, patronem tutejszej parafii i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w Twoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu,
pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Każcie sobie znak pokoju. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, obdarzy nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony duszę. Niechże z nim przebywanie
będzie radością mą. On wiosną utręczeni, on zna, co smutku łzy, powie mu swe cierpienie, bo serce zgodu drży. Panim pana Wojciecha Płasiuka. Szanowni mieszkańcy gminy Udanin, drodzy rolnicy, panie pośle, panie Pawle Hreniaku, panie pośle, panie Jacku, pani europoseł, księże biskupie, prowadzący również księża dzisiejszą mszę, panie starosto wraz z radnymi powiatu średzkiego, panie burmistrzu gminy Środa Śląska, wójtowie gmin zaprzyjaźnionych, pani wójt Kostomot, panie wójcie gminy Malczyce, panie przewodniczący rady gminy Udanin razem z radnymi gminy, drodzy sołtysi naszej gminy wraz z mieszkańcami, przedstawiciele służb mundurowych, policji, Wojska Polskiego, Ochotniczej Straży Pożarnej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Nadleśnictwa. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, wszyscy zaproszeni goście, lokalne media, przedstawiciele zespołów oraz uczestnicy dzisiejszej uroczystości. Szanowni Państwo, ktoś kiedyś powiedział, że jak biskup przyjeżdża na uroczystość, to jest dobra pogoda. Myślę, że tak jest. Panie biskup, księże biskupie, serdecznie dziękuję za to, że rozłożył Pan Bóg nad miejscowością Ujazd Górny, nad naszą gminą parasol ochronny i dzisiaj mamy świetną pogodę. Mam przygotowane przemówienie, które sam mojego autorstwa, dlatego odczytam, bo dożynki gminne w tamtym roku odbyły się w bardzo skromnej formule w Udaninie, więc 2 lata podsumowania, okres bardzo długi, wiele się wydarzyło na terenie gminy Udanin, pozytywnych rzeczy, dlatego pozwólcie Państwo, że przeczytam. Dziś w Ujeździe Górnym świętujemy zakończenie żniw. Dożynki to czas dziękczynienia, czas podsumowań i czas świętowania. Dziękujemy Panu Bogu za tegoroczne plony, za Bożą łaskę oraz dobrą pogodę. Pogodę, która umożliwiła zbiór płodów rolnych. Dziękujemy rolnikom z terenu naszej gminy za ich ciężką i trudną pracę. Wszyscy z szacunkiem i uznaniem myślimy o rolnikach, bowiem to dzięki nim produkowane jest od wieków pożywienie. Przed momentem z rąk starostów dzisiejszych dożynek odebrałem pachnący, wspaniały bochen chleba, upieczony z tegorocznych ziaren. Bochen chleba, który jest symbolem dostatku i dobrobytu. Jeszcze raz dziękuję wszystkim rolnikom oraz starostom za ten bochen chleba i zapewniam, że będę go dzielił sprawiedliwie. Praca rolnika jest bardzo trudna i nieprzewidywalna, ponieważ jest uzależniona od warunków pogodowych. W tym roku pogoda dla naszych rolników była łaskawa. Majowe deszcze, długa wiosna i w miarę pogodny lipiec oraz sierpień pozwoliły rolnikom osiągnąć dobrej jakości ziarno oraz wysokie plony. Należy jednak pamiętać o poprzednich latach, w których przyroda nieraz pokazywała swoje oblicze. Chciałbym też serdecznie podziękować wszystkim rolnikom, którzy uprawiają dla nas tą ziemię. Ziemię na terenie gminy Udanin. Solidaryzujemy się również z rolnikami z innych regionów Polski i całej Europy, prosząc Pana Boga o Bożą łaskę dla nich i dla nas na przyszłe lata. Nasi rolnicy, pomimo wielu trudności, z którymi borykają się na co dzień, z roku na rok rozwijają swoje gospodarstwa, korzystając przy tym
z programów rządowych i unijnych. Nowoczesne traktory, sprzęt za kilkaset tysięcy złotych jest niezbędny, aby móc skutecznie konkurować z rolnikami z innych krajów europejskich. Nasi rolnicy mają także znaczący udział w stosunkowo łagodnym przejściu naszego kraju przez europejski kryzys gospodarczy spowodowany epidemią koronawirusa. Rolnicy w czasach pokoju żywią, a w czasach wojny bronią. Wielu polskich rolników, wielu polskich chłopów na przestrzeni wieków broniło naszego kraju. Niedawno, 15 sierpnia, obchodziliśmy 101. rocznicę Bitwy Warszawskiej, zwanej Cudem nad Wisłą, w której znaczącą rolę, oprócz żołnierzy, odegrali chłopi polscy, którzy stawili się na wezwanie Wincentego Witosa. Wielu z nich walczyło ramię w ramię z polskimi żołnierzami, często oddając najwyższą cenę za ojczyznę. Dlatego pamiętamy o chłopach, o polskich rolnikach i będziemy o nich pamiętać. Życząc im jak największej satysfakcji z wykonywania trudnego i nieprzewidywalnego zawodu. Na terenie gminy Udanin są bardzo dobre gleby, o które dbają nasi rolnicy. Efektem tego dbania są przepiękne uprawy, utrzymane w bardzo wysokiej kulturze. Oprócz wspaniałych rolników, mamy też wspaniałych mieszkańców, z którymi współpracujemy. Współpraca radnych z wójtem oraz sołtysami jest wzorowa. Samorząd gminy pamięta o zrównoważonym rozwoju we wszystkich 19 sołectwach. Od 2 lat w gminie Udanin funkcjonuje Fundusz Sołecki, który pozwala sołtysom, radom sołeckim i mieszkańcom realizować oddolne inicjatywy. W tym roku Rada Gminy Udanin przyjęła rekordowy budżet w kwocie ponad 34 miliony złotych. Rekordowa kwota, która została przekazana na wydatki majątkowe i inwestycje. Budżet, który jest wyższy o 14 milionów od budżetu z roku 2018. Budżet, który pozwala realizować inwestycje i projekty zgłaszane przez naszych mieszkańców. Dobra polityka gminy prowadzona na początku obecnej kadencji, prowadzone zmiany w 2019 roku pozwoliły wygospodarować w budżecie gminy znaczące środki finansowe, które przeznaczyliśmy na spłatę kredytu. Zadłużenie gminy Udanin na przełomie 2 lat zmalało względem budżetu z 50 do 32%. Na ten wynik pracowaliśmy wszyscy. Pracownicy urzędu, pracownicy podległych jednostek, radni oraz wójt. Wygospodarowane w budżecie pieniądze zostały przeznaczone również na projekty i wkład własny w publiczne inwestycje, tak bardzo potrzebne naszym mieszkańcom. W 2020 roku wydaliśmy bardzo dużo pieniędzy na remonty dróg asfaltowych oraz gruntowych. Teraz jesteśmy w trakcie przebudowy stacji uzdatniania wody w Ujeździe Dolnym i w Ujeździe Górnym. W trakcie rozbudowy sieci wodociągowej za kwotę ponad 3 miliony złotych, z czego 2 miliony złotych to jest dotacja unijna i rządowa. Przed nami tak duże zadanie jak budowa Centrum Usług Społeczno-Zdrowotnych z dotacją rządową 4 miliony 700 tysięcy złotych. Dalsza przebudowa wodociągu czy budowa kanalizacji. W trakcie są remonty świetlic, przebudowa boisk, utworzenie klubu seniora oraz pregazyfikacja gminy. Przygotowaliśmy wiele projektów, które niezbędne były do złożenia wniosków pod dotacje rządowe i unijne. Jest to procedura bardzo wymagająca i czasochłonna, tym bardziej w dobie pandemii. Czekamy na pozytywne rozstrzygnięcia kolejnych naborów w programach rządowych z Polskiego Ładu. Dbamy również o bezpieczeństwo naszych mieszkańców, co roku przeznaczając na ten cel coraz większe pieniądze. W 2020 roku w Udaninie został otworzony ponownie posterunek policji. Zakupiliśmy 3 nowe średnie samochody oraz sprzęt o wartości 3 miliony złotych dla ochotniczych straży pożarnych. Tu w Ujeździe Górnym z powodzeniem funkcjonują placówki oświatowe, szkoła, przedszkole i od niedawna klub Malucha. W Udaninie dzięki zmianom wprowadzonym w obwodach szkolnych został uruchomiony 2. punkt przedszkolny,
na który pozyskaliśmy dofinansowanie w kwocie ponad 600 tysięcy złotych. Obecnie mamy w naszych przedszkolach 120 dzieci, a jeszcze niedawno mieliśmy do dyspozycji 50 miejsc. Jest też wiele działań kulturalnych, takich jak uroczystości państwowe, uroczystości gminne, rajdy rowerowe, wydarzenia sportowe, wakacje z gminą Udanin, koncerty, wyjazdy integracyjne oraz dożynki gminne. To są tylko nieliczne działania, które realizujemy dzięki pozyskanym dotacjom i dzięki wprowadzonym zmianom. Mamy jednak świadomość, że przed nami jest jeszcze dużo pracy i wiele projektów, które są ważne dla naszych mieszkańców. Wójt i radni działają wspólnie, dbają o środki finansowe tak, aby nasza gmina rozwijała się w zrównoważony sposób. Jednak nie wszędzie możemy zrobić wszystko naraz. I tu serdecznie chciałbym przeprosić mieszkańców za pewne opóźnienia. Opóźnienia, które również wynikają z pandemii. Dziękuję za okazałe zrozumienie, za wsparcie i pomoc instytucjom współpracującym z gminą Udanin. Dzisiaj, 2,5 roku od wyborów samorządowych w gminie Udanin i o gminie Udanin mówi się, że jest to jedna z niewielu gmin w województwie, która rozwija się w tak szybkim tempie. I to nie jest opinia odosobniona. Warto o tym mówić i warto się tym cieszyć. Mamy jednak świadomość, jak dużo jest jeszcze przed nami do zrobienia. Z pokorą przyjmujemy uzasadnioną krytykę i przepraszamy za rzeczy, które być może nie udało się zrealizować. Jednak tak jak i w pracy rolnika, tak i w życiu samorządowca, nie wszystko zależne jest od nas. Uroczystość dożynkową przygotowują ludzie. Dlatego serdecznie chciałbym podziękować za odprawienie mszy świętej księdzu biskupowi. Chciałbym serdecznie podziękować swoim pracownikom urzędu za przygotowanie całej tej uroczystości, państwu, starostom dzisiejszych dożynek. Również chciałbym podziękować wszystkim zaproszonym gościom, że przyjęli zaproszenie wójta gminy Udanin i radnych do wspólnego świętowania. Szanowni mieszkańcy gminy Udanin oraz zaproszeni goście, uważam dożynki gminne 2021 w Ujeździe Górnym za otwarte. Szczęść Boże nam wszystkim, szczęść Boże rolnikom, szczęść Boże zaproszonym gościom i przyjaciołom gminy Udanin. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy gospodarzowi tegorocznego